Cześć, święta już za nami, a 2023 zbliża się nieubłaganie. Wpadamy więc tutaj już ostatni raz w tym roku z garścią świeżych ksawerowskich newsów w wydaniu grudniowym. 18 grudnia mieliśmy przyjemność zaprosić wszystkich chętnych na już trzecią edycję Jarmarku Bożonarodzeniowego w GDKZB. Dom Kultury przepełniła świąteczna atmosfera, a odwiedzający m.in. mieli okazję zjeść tradycyjne pierogi czy barszcz przygotowane przez koło gospodyń wiejskich, a także zakupić świąteczne upominki u licznych wystawców. Przy okazji jarmarku odbył się koncert świąteczny w wykonaniu uczestników studia piosenki GDKZB pod kierownictwem Olgi Fidrysiak-Myszkowskiej, chóru seniora GDKZB pod kierownictwem Michała Makulskiego oraz Lucyny Mróz-Cieśnik. W trakcie trwania jarmarku symboliczne betlejemskie światło pokoju zostało przekazane przez harcerzy chówca ZHP Pawienice na ręce wójta gminy Ksawerów Adama Topolskiego. Podczas jarmarku bożonarodzeniowego ogłosiliśmy zwycięzców ogólnopolskiego konkursu Napisz list do GDKZB. Była to pierwsza edycja tego wydarzenia zainicjowanego przez Magdalenę Jaszczak-Birkowską. Wyłoniliśmy zwycięzców w kategorii wiekowej dzieci szkolne. Pierwsze miejsce ex aequo zdobyły Martyna Kubielska, Amelia Dobrowolska, Maria Widawska oraz Zuzanna Majkowska. Powstała też specjalna kategoria dla dorosłych, gdzie na podium stanęli Bogdan Gnatowski, Dorota Marciniak oraz Iwona Krukowska. Specjalną nagrodę w postaci lekcji kaligrafii dla swojej klasy wywalczyła Zuzanna Majkowska, uczennica z rodzinnej miejscowości inicjatorki konkursu. Właśnie przyjechaliśmy do Gorzędowa, do szkoły podstawowej, gdzie uczy się ósmoklasistka, która wzięła udział w naszym ogólnopolskim konkursie na Napisz list do Domu Kultury w Ksawerowie. I ona o tym nie wie. Mamy dla niej niespodziankę oraz nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca. A co się będzie działo, zobaczcie za chwilę. Grudnia, po 2 latach przerwy związanej z pandemią, odbyło się spotkanie wigilijne z osobami starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi. Możliwość wspólnej rozmowy, podzielenia się opłatkiem oraz spożycia świeżego posiłku w sąsiedzkim gronie dało wszystkim zebranym bardzo wiele radości. Niektórzy nie kryli nawet łez wzruszenia. Organizator Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie we współpracy z Gminnym Domem Kultury z Biblioteką oraz Środowiskowym Domem Samopomocy w Ksawerowie zadbali o serdeczną i świąteczną atmosferę tego grudniowego popołudnia. Uroczystość swoim patronatem objął gospodarz gminy oraz inicjator świątecznych spotkań, wójt Adam Topolski. W programie spotkania znalazła się część artystyczna, podczas której wystąpił chór Jezusowe Promyki pod kierownictwem siostry Etienne z parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie oraz chór seniora zrzeszony w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie pod kierownictwem Michała Makulskiego. W części oficjalnej włodarze gminy wójt Adam Topolski oraz wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ksawerów Anna Szcześniak-Rydz złożyli mieszkańcom świąteczne życzenia. Życzenia dla zebranych i ich rodzin złożyli także przybyli goście. Zastępca burmistrza Żgowa pani Monika Pawlik oraz ksiądz proboszcz Stanisław Bracha i ksiądz proboszcz Wojciech Błaszczyk. Obowiązkowym punktem programu był świąteczny poczęstunek, wspólne rozmowy, wspomnienia i kolędowanie. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali upominki i podziękowania za tak liczną obecność. W spotkaniu uczestniczyło około 140 osób. Wśród zaproszonych w tym dniu gości byli nasi lokalni samorządowcy. Wójt gminy Ksawerów Adam Topolski, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Anna Szcześniak-Rydz,
radni Rady Gminy Ksawerów Urszula Świątkowska, Monika Markiewicz oraz Bogdan Dublewski, a także ksiądz Stanisław Bracha, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie, ksiądz Wojciech Błaszczyk, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Woli Zaradzyńskiej, zastępca burmistrza Żgowa Monika Pawlik, sekretarz gminy Ksawerów Monika Sruczyńska, sołtysi Urszula Górczyńska i Elżbieta Mędrecka oraz kierownicy jednostek współpracujących Ewa Szulbowska, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie oraz Paweł Odorowicz, dyrektor Gminnego Domu Kultury z biblioteką w Ksawerowie. Całość poprowadziła Marzena Berner-Stefaniak, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie. To spotkanie wigilijne było dla wszystkich czasem magicznym i udowodniło, jak ważne dla naszej lokalnej społeczności są tego typu inicjatywy. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w jeszcze liczniejszym gronie. I to już wszystko na dziś. Cała ekipa GDKZB życzy Wam wszystkiego najlepszego na nowy nadchodzący rok 2023 oraz oczywiście szampańskiej zabawy sylwestrowej. Pamiętajcie jednak, aby bawić się odpowiedzialnie i uważajcie na materiały pirotechniczne. A najlepiej odpuśćcie sobie fajerwerki, a zwierzęta na pewno Wam za to podziękują. To co? Do zobaczenia i widzimy się w przyszłym roku.